A o tym kuszniku mówiłeś, okej. Bo ten gościu jest OP, no, tak mi się... O, wydaje też. Jest tu dwóch? Pięknie im przebija ten... posturę, ten spell. Ta maska jest dla ciebie najlepsza. Właśnie chciałem zobaczyć ją, tylko miałem trochę problem. Ona daje jeszcze więcej inta, tak? Ale zabiera i HP, i energię. Tylko, że daje 6. No dobra. Poświęcę się, dobrze. Pany magii są już wybite. Mam klucz dla Topsa. Tu jeszcze coś leży. Hej, dobry wieczór, Lord Smasher. Siemanko. Teradednie. To jest całkiem niewykluczone, szczerze mówiąc. To jest całkiem niewykluczone. Hello! No nie! Czemu to nie był backstab? Czemu to nie był backstab? Czemu to nie był backstab? Ja już byłem pewien, że jestem w animacji backstaba, dlatego się trochę rozluźniłem, ale minęło parę więcej milisekund i okazało się, że jestem martwy. Greedy na backstab. To nie było greedy. To była najbezpieczniejsza rzecz, jaką mogłem zrobić, tylko że ona musiała wejść, żeby była bezpieczna, jakby co. A nie weszła, jakby ktoś pytał. Nichuja nie weszła. Tu nie ma drzwi, czemu ja tędy idę? Nie gadaj, kurwa, nienawidzę. Brzmi jak ten, jak Smurfy. Halo, proszę mi dać przejść, dziękuję. No, a to się patrzy tylko, o Jezu. Jest jeszcze jedna? Jeszcze jedna? Jaka jeszcze jedna? Mam trzy różne maski teraz. Wiem, że jest jeszcze jedna, która daje chyba i inta, i siłę, albo tylko siłę. Ała, będzie mi w dupę strzelać teraz, nie? Powinienem był... Nie, muszę go zabić, bo nie wejdę. Halo! Nie wejdę, jak go nie zabiję. Halo, proszę się nie psuć. Daj mi luta i uciekam. To nieźle, Smurfy oglądałem. Było tak. Jak ja nie widzę tych chędożonych Smurfów. Nie mówił, że chędożonych, ale jakoś tak. Gaugamel tak mówił. Maska kobiety? Może Selen? Ale Selen czy... Ja nigdy... Może od Selen ją docenę? Ja nigdy questa Selen nie zrobiłem, więc może stamtąd. Ile mam chromosomów? Mniej niż ty. 20. Chyba 20, nie? Tak, czy 19? Czekaj, teraz nie pamiętam. Czekaj, gdzie ja idę? Bo jestem zestresowany teraz. 36. Fuck. Mam za mało teraz. Nie wiem, czy dobrze idę. Trochę na jolo pobiegłem, szczerze mówiąc. Dauna masz w takim razie. Nie, dauna ma się, jak ma się o jeden za dużo, ale nie pamiętam, w którą stronę. W sensie, przy ilu. Boże, to ty masz dauna. Ej, nie śmiejcie się z ludzi z dauna, okej? Okay? Z downem. Ała. Fuck. Powinienem wejść na górę, ale teraz... Czy on będzie wchodzić po... Czy on spadł? Spadł i się zabił, okej. Okay. Idealnie. Jeden mówi, że 37, drugi mówi 47. Halo. Proszę się zdecydować. O nie, czy wy musicie tu kurwa przychodzić? Nigdy was tu nie zapraszam. Proszę umrzeć. Dziękuję. 23 ma człowiek normalnie, o widzisz. Ten mówi 46, ten mówi 37, ten mówi 23. Ja dogadałem się co do jednego, że prawdopodobnie nikt z was nie wie, o czym mówi. Może jedna osoba pewnie ma rację, ale tylko jedna. Siup. No nie, ten już mnie widzi. Mógłbyś się ode mnie odjebać? Czemu mi tam złapało target? Ja chcę tego pana złapać. Dobra, git. O, mogę tego złapać jeszcze. Idealnie. Okej. Okay. 46, ja mam rację, okej. Okay. Wierzę ci. Wierzę każdemu z was, bo nie chce mi się ani trochę waszych faktów w większości z dupy wyciągniętych sprawdzać. W większości, nie mówię, że każdy, ale skoro są trzy różne odpowiedzi, to tylko jedna osoba może mieć rację. Generalnie. Dobra. Podejście, kurwa, drugie. Czy ja mogę jakoś cheezować czymś? Ja mam coś do serowania. Nie mam nic do serowania. Muszę po prostu nie umrzeć. Daj mi duszę moje pierwsze. Okej. Okay. O, tak to miało wyglądać. Kurwa, mam dużo HP. To ma więcej HP niż myślałem. Mało staminy. Dobrze. Kurwa. Idealnie. Błyskamienny kostur Azura. Czym on się wzmacnia? Jakimi kamieniami? Pewnie białymi, nie? Ja jakieś tam parę białych mam. 1, 2, 3, 4.
I on by wtedy był już lepszy niż ten mój plus 8. Tak? Byłby lepszy. Dobrze, tu gdzieś się kopię drabinkę, nie? Dobra, mamy klucz dla Topta, mamy... Pietu, ogarnąłem wszystko, co mogłem już. Nie, oprócz drogi do Renali oczywiście. Czy coś jeszcze? Coś was kojarzy? Nie będę tego wycinał. Myślisz, że to jest wjebanie się? Boże, proszę cię. No, nie mam takiej wiedzy, nie wiem ile to jest, no. Sorry. Myślę, że jest wiele rzeczy, których ty nie wiesz, które są dużo ważniejsze do przeżycia. Niż takie coś, co jest w ogóle niepotrzebne nikomu. O tym się uczy kiedy? W gimnazjum? Znaczy gimnazjum już nie istnieje. W szkole? W podstawówce? W siódmej czy ósmej klasie? Od wtedy nie potrzebowałem tej wiedzy. Zdać, zapomnieć, nara. Dobrze, int 31. Idziemy w 32 chromosom. W ósmej klasie, proszę bardzo. Gratuluję. Idziemy dalej w takim razie. Czy ja mogę coś jeszcze zrobić tutaj? Chyba nie. Ale zobaczmy jeszcze, jaką amunicją się strzela z WSK-94? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Mrucu wie, bo miał tydzień temu. No dlatego się chwali, no słuchaj. Jak będziecie do mnie przychodzić na stream z każdą wiedzą, którą przyszliście ze szkoły, której się akurat nauczyliście, w 90% prawdopodobnie wam powiem, że ja nie wiem. I będziecie się wtedy czuli lepsi, bo ja wiem, jak wyliczyć cosinus, cotangens i kurwa cutangens i wszystko. Hihi, a ty nie umiesz. Brawo. Defeat Raya Lucaria Academy. Mamy Glintstone Key. Save it for later, okej. Okej. Czyli idziemy dalej po prostu. Wyczyścimy całą drogę do Renali. To nie tutaj. W ogóle ja jestem przy złym ognisku. Chyba tutaj. Wyczyścimy całą drogę do Renali. Tam nad drogą też, nad kamieniem. Bo tam jest teleport do tego. Do żółwia. Więc to też nie jest tutaj. Więc pójdziemy do żółwia, bo jestem pisany, żebym jeszcze z żółwiem pogadał. Z Mirielem. Przydatne przy życiu, a co? Cotangens? Bardzo przydatny. Od liceum ani razu z niego nie skorzystałem. Jaka jest masa słońca? 3. Albo 8. To zależy od tego, jaka jest ten, jaka jest faza księżyca w tym momencie. I czy lwy morskie akurat są w sezonie godowym. Wiedza broni jest przydatna? Jeszcze nie! Ale może nadejść czas, że będzie. To prawda. Umiesz gotować? To gratuluję. Akurat gotowanie jest przydatne. W sensie umieć gotować. Bo w pewnym momencie się okazuje, że hej, wyprowadzasz się od rodziców i nagle jest kto mi teraz zrobi zupkę? Ja takiego problemu nie miałem, bo ja zawsze byłem uczony gotowania od dziecka. Więc no, umiem sobie ugotować, umiem sobie wyprać. Pracować nie, ale reszta to spokojne. Okej, teraz ten pan mi wpierdoli pewnie. Sparuje mi mordę. Chyba, że go wyseruję, ała. Spróbujmy go wyserować. Wszedł, okej. Okay. Wyjebie się na dół? Nie! Ale umarł. Wyserowany. 1:1, ale ja się zrespię, a on nie. Pracować nie umiem? Umiem. Prawdopodobnie lepiej niż ty, bo mam pracę. Kiedyś poczułem... Czekaj, bo mi się przewinęło. Poczułem spaleniznę gotując wodę na makaron. Chyba nie jestem najlepszym kucharzem. Oh well. Bet? Jak będziemy iść na ten, na Renale, to puszczę beta. Jak będziemy iść na Renale, to puszczę beta. Na razie jeszcze mamy tam parę miejsc poza Renalem do wyczyszczenia. Ale jak już będę jechał do niej windą, to tak zrobimy. Czy mówiłem, że umiem pracować? Umiem pracować. Zabijemy tych kolesi na górze, żeby nie zrzucali na mnie kamieni. One nie są jakieś bardzo ważne, ale tam jest chyba też jakaś głowa żuka, jako czapka, tak mi się wydaje. Więc sobie ją zgarniemy. Czekaj, muszę się napić kawy. Ja kiedyś to powtórzę, to zrobię doświadczenie jak w szkółce i na chemii. I ci powiem. Uczcie się, uczcie. I tak to wam niewiele da w życiu. Ła, zapomniałem, że on mocno bije. Ale mi Renala wpierdoli, prawda? Ja już czuję wpierdol, jaki mi Renala spuści. Czy są tu jeszcze jakieś itemy? Tam jest skrót, który jest bezsensowny i nieopłacalny, więc nawet go nie otworzę. Więc pójdziemy tutaj prosto. Tu mamy teleport do... To jest tu? Czy to jest skrót po prostu? Nie, teleport będzie na górze chyba, tak? Jak nazywał się Bonaparte? Kurwa, będziecie naprawdę takie głupoty pytać. Nie będę wam robił żadnej trivii. Nie chce mi się. Nie chce mi się ani trochę. Jak kawa z garnka, tak. Zostaw słoiki. Ej, to jest ten. To jest mój Aleksander, on się zgodził na takie traktowanie.
Dobra, po pierwsze tu jest ten pan, tak? Siup. Halo? No, nie mogę za ta... To mu się zbugowało, musiałem to myszką kliknąć. Dobrze, on umarł i już nie będzie kamieni zrzucać, ale tak, tu jest chyba dwóch magów i ten wielki fire. Dobra, on jest niewidomy, nie? On nie wie, co się dzieje. A czy głuchy, kurwa, w ogóle niedojebany. Więc on dopiero za chwilę ogarnie, że ja tu jestem. Ja się wytopuję w razie czego i dopiero go zabiję. Pierwiastek, jak masz na imię, Ania ma jabłek, ile ma jabłek? Tak. Czekaj. A myślałem, że jeszcze raz jebnę. Okej. Kamień kowalski i tu jest ta czapka? Tego żuka? Tak, błyskamienny skarabeusz. Ile masz męczenników? Nie wiem. Zero generalnie. To by się sami tak nazwaliście. Czapka. Chcę zobaczyć, co ta czapka robi, bo ona coś robi z magią. Z tego co pamiętam, ale nie pamiętam co. Zmniejsza nieznacznie, ale zwiększa odnoszone obrażenia. To ja podziękuję. Wolę tą, która daje mi inta chyba. Zaraz teleport, jeszcze wejdziemy i pójdziemy do pana, ale tu jest chyba jeszcze coś za oknem, tak? Czy ja źle pamiętam? Tak, coś tu jest. Złoty run 7. I w ten oto sposób wydaje mi się, że zrobiliśmy całą Raya Lucarię. Czy coś, jakiś item kojarzycie, który ja mogłem ominąć, który może mi się przydać? Bo mi się wydaje, że wszystko jest zrobione. Oprócz Renali oczywiście. Dobra, czas pogadać z najlepszym NPC-em w grze. Popę Turtle. Czemu nie ma znaczników tutaj? Nie, musimy tu znacznik postawić, wiecie? Jak się stawiało znaki? Wiadomości, szablony, po prostu cyk i słowa. To będzie jako co? Wrogowie? Nie. Czy jako wrogowie? Pies. Ktoś musi to zrobić. Jak nie ja, to kto... Znaczy, jak nie ktoś, to ja to zrobię. Okej? Okay? Talizman nieśmiertelności. Kurwa, znowu! You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Well, that is a shame, but who can blame you? The shattering has caused us... Do Topsa to wiem. Tu mnie będzie prowadziło dalej. Mi chodzi o itemy konkretnie w Raya Lucarii. Także spokojnie, do Topsa jeszcze wrócimy. The great houses of the Erdtree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erdtree of the capital and the Academy of Raya Lucaria. Oh, was there something you needed? Nie zabijemy go, nie ma opcji. To jest najlepszy NPC w grze. Nie ma lepszego NPC-a w grze niż żółwi biskup. Wypuść dymuszami nie umiem. Ale umiem okiem. Ale to jest niebezpieczne. Znaczy nie okiem, tylko tak, żeby wiecie, tutaj. No, da się. Ale no. O Radagonie! Są tysiące wiadomości. Zaraz coś powiem o wiadomościach. Head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded, pokaż okiem dla widza, nie będzie widać nawet. Radagon left Renala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband. And King Consort. Nosem tak, mogę wciągać. Of second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Okej, okay, to było o Renali. Teraz jeszcze o Radagonie. A propos wiadomości, Elden Ring działa tak samo jak wszystkie inne Soulsy wcześniej, czyli jesteś tak jakby w lobby, powiedzmy z setką graczy i tylko ich wiadomości widzisz generalnie, nie? Więc wy pewnie jesteście w innym lobby i dlatego też macie inne wiadomości. Tornado czy jakoś tak? Nie umiem. Wciągniesz kreskę nosem dla widza? Nie mam czego.
Nie mam czego, nie praktykuję. Ale kiedyś się bawiłem w tabakę i tabaka była spoko. Czekaj, ja też gadałem o Radegonie, tak? Czy o Renali? Okrąg? Czasem mi się potrafiłem. No właśnie, o tym gadałem. Czasem potrafiłem, ale nie potrafię tak, żeby to zrobić za każdym razem. Ognisko, pierdę. O Renali. Head of the Carian royal family and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radegon. Dawaj nosem. And then, when the Academy rebelled against. Nie ma żadnych chusteczek, żeby później przetrzeć. Dobrze. Nie dajemy mu zwojów chyba, bo po co? Chociaż możemy dać je. Nie damy. Będziemy dawać Selen. Dobra, czyli z nim mamy pogadane, jeszcze jest napisane, żeby wziąć igłę. Igła jest tutaj, czy nie? Tak, złota igła do szycia i złote przybory krawieckie. Tu generalnie jest pokuta. Jak macie łezkę taką do pokuty, niechcący uderzyć NPC, a on się na was wkurwi, to możecie sobie odgrzeszyć się. I wtedy on się już nie będzie na was wkurwiać. Taka mechanika była w każdych Soulsach, więc no, przydaje się czasem. Nie ma różnicy, komu dadzą ci te same spele. Wiem, ale ja lubię po prostu mieć wszystko w jednym miejscu. Jak zaciągasz nosem, to masz gaci obsrane, że potrzebujesz wytrzeć. Nie, ale prawdopodobnie jak wciągnę nosem, to będę chciał później to zrobić ustami. Ja nie chcę mieć mojego nosa w ustach. Babiusz Bolak, tak jest. To tyle, jeśli chodzi o niego. I teraz pójdziemy na Renale, ale jeszcze pójdziemy Selen oddać tego scrolla. Bo chcę mieć po prostu wszystkie spele w jednym miejscu. Tak, nosa w ustach. Wiesz, jak mi jakiś glut poleci, jak sobie wciągnę, to nie chcę później, no. You know. Tak, rozpocznijmy Messię. Daj zwój. Okej, o tym już mówiła. To ja za to mogę kupić. To już miałem odłamek. Błyskawiennej komety 12 tysięcy. Ugh, drogo. Idę gwiazd. Okej, śmietnik generalnie, nie chcę nic z tego. Do topca jeszcze wrócimy, spokojnie. Teraz wybierzemy się na Renale. Sala debat chyba, tak? Ty się nawet hajta i poszedłem się rozgrzeszyć i pisało, że nie mogę. O, widzisz. Nawet nie wiedziałem, że akurat na niego nie działa. Znaczy ja generalnie hajta lubię zabijać tak po prostu. Bo jak go się zajebie na początku, a czy kiedykolwiek się go zajebie, to dostanie się nasionko do tego, do soczku. A to jest przydatne. Jak się połknie dym, to dupą wylatuje, czy jak nie? Prawdopodobnie zostanie ci w płucach i zaszkodzi ci troszeczkę, więc no. Zapamiętaj zaklęcie? Nie, czy może... A, bo mam nowy slot. Zew animozji, brakuje mi wiary, więc bida. Możemy falangę założyć, bo czemu nie? I zmienimy teraz soczki. A, bo ja mam ciągle to tutaj. Soczki zmienimy. Przydzielanie. Weźmiemy... Tak, weźmiemy. Nie czuję się zbyt swobodnie. A czekajcie, jeszcze taka. Na chatę. Nie czuję się zbyt swobodnie jeszcze z tym magiem, żeby tak mało soczków na HP brać, więc no. Becik, tak, będzie becik, spokojnie. Najpierw chcę zobaczyć w ogóle po pierwsze, czy ja mogę nosić ten kostur. Nie mogę. Bo on wymaga. Okej. Chciałem powiedzieć, że mogę sobie go wzmocnić, nie? Ale on ma takie wymagania, że... Jeszcze nie. Ale to w takim razie mógł sobie mój aktualny kostur wzmocnić. Jest lepszy zew animozji i on jest Cox, jak ten z S1. Dawaj pod kostur z Renali. Renala tam będzie miał do wyboru, nie? Za swój wizerunek. Albo spela, albo kostur. Co jest lepsze? Powiedzcie mi jako znawcy magii w tej grze. I mam czwórki jeszcze. Gitara. I w ten sposób pójdziemy do Renali. Sala debat. Wierzę w ciebie. I ci nie powiem. W siebie? W siebie. A jest becik, dobra. Bo nie jestem zdrajcą. Kostur, bo spell mega wolny, a na daleko łuk lepszy. Okej. Okay. Ufam. Ufam, że mi dobrze radzisz, a nie trolujesz. Weźmiemy kostur w takim razie. Plus on będzie wzmacniany niebieskimi, białymi kamieniami, nie? Więc będzie się go łatwiej wzmacniać. Więc to rzeczywiście brzmi jak dobry pomysł. Czarbo, Lacha, Lusata najlepsza? Myślałem, że dziś Pokémony w DS3. Nie. Pokémony będą w przyszłym tygodniu, na weekend. Od piątku do niedzieli. I tak będziemy robić co tydzień zmianę, że jednego tygodnia Pokémony, innego tygodnia Lorran. Nie olewaj mojej wiadomości, ja za dużo piszecie. Nie nadążam czasem. Bo ja mam dosłownie, jednocześnie widzę tylko 5 wiadomości. Jednocześnie widzę tylko 5, więc no. Jak są dłuższe, to jeszcze mniej. Renala padnie, dobra, skończyły się bety. Czemu ty dałeś kurwa to na 10 minut? Mordo, nie przesadzasz? Ja nie będę tutaj teraz awkować 10 minut, żeby się skończył bet. Czekamy do 8 minuty i ja go sam ręcznie zakończę. Bo w 10 minut to kurwa ja skończę walkę całą. Pozostało 8, cyk. Zakończ zgłoszenia. Okej.
Mam dobre te, mam dobre. Wybierz się, przecież to jest całkiem możliwe. Niewykluczone. Znaczy to jest zwykła Renala, nie? To nie jest Renala dojebana, że tak powiem. Nie Ascended Moda. Ale wciąż mam mało HP, nie? Więc wcale się nie dziwię, jak dostanę po mordzie. Randomowo cię znalazłem na YouTube, na modzie w Elden Ringu i tak się tu znalazłem, spoko morda. Jesteś? Ja dziękuję, dziękuję. I witamy u nas na streamie. Dawaj palce u stóp, tak, zaraz będą mnie podgryzać. To jest creepy. To jest creepy shit. Dziwnie będzie bez trackingu, będzie dobrze w końcu. Bo ta Renala na Ascended modzie była straszna. Lusata lepsza, ale do czasu Lusata lepiej Renala, a Spela i tak nie będziesz używał. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Znaczy ja nie wiem, co to jest Lusata w ogóle, nie? Także... I'll soon birth thee anew. Nie, tak, gra erotic moda. Jest w kopie swoją mamą. Dobra, gdzie jest pierwsza baba świecąca? Tutaj. To nie ta. Fuck off. Dobra, ich nie trzeba zabijać generalnie, wystarczy, że się je... jebnie. Boże, jak ja mam mało damage'u. Mam bardzo mało damage'u. To będzie trwało w nieskończoność. No halo, popchnęła mnie baba! Stop, stop! Okej, okay, nagrobki robi. Gdzie jest kolejna baba? Tam. Gdzie jest kolejna baba? Tutaj. Kurde, a jest... Stop! Mam bardzo mało damage'u. Szczególnie, że mój damage polega na... damage'u magicznym. Nie widzę. Nie, o tam jest, kurwa, nienawidzę jak się chowają. Tak przy ścianach. Okej. Okay. Okej. Okay. Oj. ...218 damage'u. Chyba lepiej spamić. Mam nadzieję, że wystarczy. Ała, jeszcze raz tylko. Gdzie jest trzecia? Gdzie jest trzecia? Ura. Proszę się nie chować po bokach. Au. Nie wystarczy. Okej, okay, wystarczyło. Czyli co? Kostur Lusata to najlepszy kostur pod względem damage'u. A, ale większa koszt punktów... no, nie staminy, tylko czegoś tam. Zaczara najlepszy pod względem DPS i debuffów to kostur Renali, okej. Okay. I Azura w drugą łapę. One się jakoś buffują nawzajem, czy jak? Pierwszy raz widzę, jak mały damage na Renali. Ja też. Ja tak samo. Nie lepiej w mole książkowe kukli rzucać? Jakbym... mógłbym teoretycznie, no. Znaczy nawet chyba nie lepiej kukli, tylko jakieś szybsze, bo kukli dość wolno leci, nie? Ale jakieś kryształowe strzałki? To może mieć sens, no, żeby było szybciej rzeczywiście. Jakiekolwiek strzałki, jak naprawdę. Bo to wystarczy uderzyć, a nie trzeba ich zabijać. Kostur Azura skraca cast grid. Aaa, okej. Okay. Grid? Jeszcze nie ma grida, spokojne. Jeszcze grida nie ma. Foul trespasser. Send word
Można w drugą łapę, jakie co buffuje dane czary, tak. To wiem, że właśnie niektóre kostury tam mają damage z konkretnej tam jakby rodziny czarów, nie? W ogóle greedy nie jesteś, to bardzo dobrze. Uuu, 191. To dużo. Ja miałem chyba 147 dzisiaj, tak mi się wydaje. Co ma lepszą magię? Ona, na bank. Ja nie wierzę, że ja to przeżyję, więc... Widziałem, że bety były mocno na nie. No, nie trafiło. Ała. O nie, jak ona mało damage dostaje. Bardzo mało damage dostaje. I don't like it. O fuck, źle. Źle. Dostaje komicznie mało damage'u. Tak komicznie, że w ogóle mnie to nie bawi. Ja pierdolę. Czy ona z moich speli dostawała po 80 damage'u, czy mi się wydawało? Tak mało damage'u, że nie ma tak żółtego paska, jak zdrowie jej bierze. Broń na loda? Chyba tak. Ale lud też robi damage z tego. Dodałem śmierć, czy nie? Chyba dodałem, nie? Broń na loda. Zostawmy to, ale dajmy loot. Ja pierdolę. Dobra, to czas się jeszcze wyjebać tak z 8 razy. Tak z 8 razy wydaje mi się. Widzę, że Bulbi zakończył beta, dziękuję bardzo. Łatwiej by było, jakbym sobie coś summonował. Czekaj, spróbujemy z tymi. Z strzałkami, z sztyletami do rzucania. Chociaż nie wiem, czy uda mi się je nacelowywać na konkretną babę, którą właśnie chcę ostrzeliwać. Tupaj na nią. Ale ona często podlatuje do góry, nie? I wtedy lata, tupanie... W ogóle jej nie trafi. Plus tupanie ma mało damage'u. Jak mam tak mało wzmocnioną broń. Nie opłaca się rzucać? Czemu? Bo to brzmi jak dobry pomysł, żeby rzucać tymi sztyletami. Oblodzona, ale to konkretnie jest bet na to, czy Frost wpadnie? Okej. Czemu dwa razy z rzędu to samo? Halo. Nie mam picia. Halo, skończyła mi się kawa. Na Frosta, nie na killa. Okej. Czyli czy Frost wpadnie? Czy zostanie oblodzona? Pewnie, elegancko. Dobra. Chociaż wiecie co? Wydaje mi się, że to miałby sens, gdyby targetowanie działało bardziej lepiej. Rzeczywiście, bo ja zanim ją targetuję w ogóle, to minie x czasu. Prędzej podbiegnę. Czy są inne buildy gorsze na walkę? Z nią staminę. Na walkę z Renalą niż kurwa build pod magię? Bo ona jest magiem, wiem, że ma registry pod magię. Ja wiedziałem, że ona ma registry pod magię, ale czy jest gorszy build? Czemu ją tak słabo bijesz? Wyobraź sobie, że ona to widzi, dlatego ją tak lekko bije. Myślę, żeby całkowicie w ogóle olać spele i pójść w full mele. Jedyne, co będę włączać, to będzie falanga ostra. Czy ja mam coś, co bije mocniej? Mele, konkretnie. Możemy zamienić butelki na jeszcze mniej many? Bo skoro nie planuję używać speli, to fuck that. I skoro nie będę używać magii, to ściągnijmy też tą czapkę. Bo ona mi zabiera HP i... I ten... HP i energię. Będę te parę HP więcej. W ogóle zmieńmy wszystko, żebym nie miał nic pod spele na sobie. Zamiast tego założymy... Ładowane ataki przeciwko blokującym, bla bla bla. Z wyskoku... Na nią nie ma zbyt wielu ataków na wyskok. Weźmy to po prostu, żeby mieć więcej HP parę. Nie lepiej dwa bicze. Dwa bicze, one są na plus 3 tylko chyba, nie? Ja ich w ogóle nie upgrade'owałem, bo nie miałem kamieni. No, one są na plus 3, więc... Te dwa bicze niewiele dadzą. Będę wyłączać po prostu falangę ostrzy i próbować ją na mele brać. Ostatecznie mogę summony przyzywać. Ale nie planuję. Tupaj. Nie wziąłem tupającego tego. Jak teraz zdechnę, to wezmę tupanie. Na Ash of War. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Wątpię, że dobrze. Chociaż, bo na biczach miało mało damage'u, bo bicze są ogólnie na niskim levelu, nie? One są plus 3 tylko. Może jak rzeczywiście na tą broń plus 8. Założę tupanie, to będzie miało to sens. I ogólnie rapier w jednej ręce jest lepszym pomysłem niż na dwie. Bo jak mam na dwie, to jest ten atak troszeczkę wolniejszy i bierze więcej staminy. Teraz wygrasz duel rapier, nie mam drugiego rapiera. Ale możemy o tym pomyśleć, jak znajdę drugi rapier. O nie! Chciałem do niej podejść na melee range. Szlachcice mały złoty.
Szlachcice, a chodzi o tych małych gówniaków. To on chyba nie jest zrobiony, ten Kamehameha ci zrobiła tak. On chyba nie jest pod białe kamienie. No nie mam innych rapierów. Nie mam. Miałem co zrobić? Spróbować lodzenia na tej broni. Zobaczymy.